Pewnie zdarzyło wam się oglądać hollywoodzkie filmy katastroficzne, gdzie dziura w samolocie powoduje wielki chaos. Tacki z jedzeniem i torby fruwają, pasy bezpieczeństwa pękają w szwach. Na szczęście małe uszkodzenie kadłuba nie będzie miało aż takich konsekwencji. Natomiast duża dziura w boku samolotu to zupełnie coś innego. A jeśli wam powiem, że pewnemu kapitanowi udało się wylądować samolotem z urwaną dużą częścią dachu? Zapnijcie pasy! O 13:25 w dniu 28 kwietnia 1988 roku 19-letni Boeing 737, który należał do Aloha Airlines, wystartował z międzynarodowego lotniska Hilo i leciał do Honolulu. Samolot został nazwany na cześć królowej Lili Jukalani, która była ostatnią monarchinią suwerennego Królestwa Hawajów. W tym dniu samolot odbył już 3 krótkie loty z Honolulu do Hilo, po czym na Maui i Kauai. Wszystkie poprzednie loty były zupełnie standardowe. Pogoda była dobra i nic nie zapowiadało tragedii. Dowódcą był doświadczony pilot Robert Shornsteiner, lat 44, który wylatał 6700 godzin na samolotach Boeing 737. Pierwszym oficerem była Madeleine Tompkins, lat 36, która wylatała 3500 godzin na tym samym modelu Boeinga. Wcześniej rano, jeszcze w Honolulu, pierwsza oficer przeprowadziła standardową inspekcję przed lotem i ogłosiła, że samolot był gotowy do startu. O godzinie 11 samolot wyleciał z Honolulu w kierunku Maui, a później do Hilo. Gdy samolot wylądował na swoim drugim przystanku, piloci nie wyszli z kokpitu na kolejną inspekcję samolotu. W końcu nie była to wymagana procedura. Podążając za harmonogramem, samolot wyruszył w ostatni lot tamtego dnia o 13:25. Na pokładzie było 95 osób, 89 pasażerów, 2 pilotów, 3 stewardessy i kontroler ruchu lotniczego Federalnej Administracji Lotnictwa, który siedział w kokpicie. Po zwykłym starcie i wzniesieniu samolot dotarł do swojej przelotowej wysokości 7300 metrów. Jednak około 13:48, 42 km od Kahului na wyspie Maui, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ci, którzy byli w kokpicie, usłyszeli głośny, syczący dźwięk, po czym odgłos pęknięcia i ogłuszający huk wiatru. Niewielka część górnej części kadłuba po lewej stronie oderwała się, co doprowadziło do wybuchowej dekompresji. Ale najgorszą rzeczą było to, że dekompresja wyrwała ogromny płat górnej części kadłuba samolotu. Powstała dziura miała aż 5,6 metra długości. Uleciała cała pokrywa kadłuba od kokpitu aż po miejsce, w którym zaczynają się skrzydła. Na początku piloci nie zorientowali się, co się stało. Pierwsza oficer, która w tamtej chwili pilotowała samolot, poczuła, jak jej głowę odrzuciło do tyłu, po czym zauważyła chaotycznie latające po kokpicie elementy izolacji. Gdy kapitan odwrócił głowę, zobaczył, że drzwi kokpitu zniknęły i zamiast sufitu pierwszej klasy patrzył się prosto na czyste, błękitne niebo. Samolot zaczął chybotać się z boku na bok i był coraz trudniejszy do opanowania. Wszyscy w kokpicie natychmiast nałożyli swoje maski tlenowe i kapitan przejął dowodzenie nad samolotem. Szybko włączył hamulce aerodynamiczne i zaczął natychmiast obniżać się w kierunku najbliższego lotniska na wyspie Maui. Na szczęście, gdy zdarzył się wypadek, wszyscy pasażerowie byli na swoich miejscach, a ponieważ znak zapięcia pasów wciąż był włączony, każdy miał zapięte pasy. Stewardessy jednak stały w przejściu między siedzeniami. Ta, która była najbliżej, została wyssana przez dziurę w dachu. Pozostałe dwie przygwoździło do podłogi silne szarpnięcie podczas dekompresji. Jedna z nich uderzyła się w głowę i straciła przytomność, a druga próbowała przeczołgać się po podłodze i pomóc pasażerom na tyle, ile było to możliwe. W tym czasie piloci próbowali skontaktować się z kontrolą lotów, aby powiadomić ich o sytuacji. Co gorsza, nie mogli słyszeć siebie nawzajem, więc komunikowali się tylko gestami. Nie wiedzieli również, czy ich radio w ogóle działało i czy ich wiadomość została odebrana. Stery były już ospałe i luźne, a kapitan miał duże trudności z kontrolowaniem kierunku lotu. W tym czasie pierwsza oficer zajmowała się komunikacją i asystowała kapitanowi. Okazało się, że kontroler lotu nie słyszał nawoływań załogi, aż samolot nie zniżył się do 4200 metrów. Dopiero wtedy sygnał dotarł do wieży kontroli lotów Maui, gdzie zaczęły się przygotowania do lądowania awaryjnego.
Problem polegał na tym, że w tamtych czasach, w razie nagłego wypadku, kontroler musiał dzwonić pod numer ratunkowy, tak jak każdy inny człowiek. Co więcej, nie dosłyszał on, że pasażerowie i załoga będą potrzebowali pomocy medycznej. Zakomunikowali mu tylko, że doszło do wybuchowej dekompresji, co w ogóle nie oddawało powagi całej sytuacji. W międzyczasie samolot zszedł już na wysokość 3048 metrów nad poziomem morza. Kapitan zdjął swoją maskę i uwolnił hamulce aerodynamiczne. Samolot kierował się w stronę pasa numer 2 na lotnisku Kahului. Po rozkazie kapitana pierwsza oficer wysunęła koła podwozia, ale lampka wysunięcia się nie zaświeciła. To mogło oznaczać, że albo się spaliła, albo faktycznie koła były zaklinowane. Ale to nie był ich jedyny problem. Gdy samolot zbliżał się do pasa, lewy silnik zgasł i samolot zaczął się kołysać i trząść. Kapitan podjął próbę ponownego uruchomienia silnika, ale bezskutecznie. Mimo wszystko o 13:58, zaledwie 10 minut po dekompresji i 35 minut od startu, lot 243 Aloha Airlines szczęśliwie wylądował na pasie lotniska Kahului. Lądowanie samolotu z tak ogromnymi uszkodzeniami było bezprecedensowym wydarzeniem. Aby zatrzymać samolot, załoga użyła wstecznego ciągu na drugim, wciąż działającym silniku. Gdy tylko się zatrzymał, rozpoczęto ewakuację. Wszyscy, z wyjątkiem stewardessy, którą wyrzuciła z samolotu dekompresja, byli żywi, choć 65 osób było rannych. Większość poszkodowanych dostała obrażeń przez latające szczątki i kawałki kadłuba. Ponieważ nikt na lądzie nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, nie czekały na nich niestety żadne karetki. Pierwsza przyjechała dopiero 7 minut po wylądowaniu samolotu. Do tego na całej wyspie były dostępne zaledwie 2 ambulanse, które oczywiście nie pomieściłyby wszystkich. Przez to pasażerowie musieli zostać przewiezieni do szpitala 15-osobowymi busami turystycznymi firmy Akamai Tours. Na szczęście dwóch kierowców Akamai było niegdyś sanitariuszami karetek, więc pomogli rannym już na pasie startowym. W tym czasie technicy z lotniska, jak i obsługa biura, kierowali busami do szpitala, który znajdował się 5 km od miejsca lądowania. Na szczęście tylko 8 osób było poważnie rannych i wszyscy zdołali wyzdrowieć. Samolot był jednak doszczętnie zniszczony i został rozebrany jeszcze na lotnisku. Brakująca część kadłuba przepadła bez śladu, więc co mogło spowodować taki straszny wypadek? Problem nie tkwił w wieku samolotu, miał on w końcu zaledwie 19 lat. Nie chodziło także o nagromadzone godziny lotu przed wypadkiem, ale w trakcie tych 35 500 godzin lotu samolot wykonał 89 680 startów i lądowań, inaczej zwanych cyklami lotu. Powodem tak ogromnej liczby były krótkie trasy, które pokonywał samolot. Głównie były to loty lokalne pomiędzy hawajskimi wyspami. Liczba ta przekroczyła dwukrotnie liczbę cykli lotów, do której samolot był zaprojektowany. Dodatkowo latał on w słonym i wilgotnym środowisku, co także przyczyniło się do zużycia materiału. Co ciekawe, podczas jednego z wywiadów po wypadku pasażerka Gail Yamamoto przyznała, że zauważyła niewielkie pęknięcie w kadłubie, gdy wchodziła na pokład. Niestety była jedyną, która je ujrzała i nie myślała wówczas, by było to na tyle ważne, żeby poinformować o tym załogę. Słyszeliście o innych niezwykłych wypadkach w przestworzach? Jeśli tak, to powiedzcie nam o tym w komentarzach poniżej. Pamiętajcie, by dać nam łapkę w górę, podzielić się filmikiem z przyjaciółmi i subskrybować nasz kanał, by dostać się na jasną stronę życia.